Witam serdecznie, moim gościem Mateusz Dylong z Sączersi. Tak jest, dzień dobry. Mateusz, ciężkie spotkanie z Dripshowen Packersi 2-2. Jak byś to ocenił? Sprawiedliwy ten remis, czy nie bardzo? Z przebiegu meczu myślę, że remis mógł być sprawiedliwym wynikiem. Gdzieś tam obie drużyny miały swoje sytuacje. Bramkarze myślę, że w tym meczu też dobrze pokazali się z dobrej strony. Niestety w naszym wykonaniu gdzieś tam delikatny błąd w kryciu i strata bramki w ostatnich sekundach tak naprawdę, więc to na pewno boli. Natomiast myślę, że mogliśmy z tego meczu trochę więcej wyciągnąć, ale reasumując myślę, że remis jest dość sprawiedliwym wynikiem. Patrząc na te wywiady, które teraz zaczynamy, więc pytam, na co stać Sączersów w tym sezonie? Myślę, że Sączersi to jest taka drużyna, która potrafi zaskoczyć. Przy dobrych wiatrach myślę, że gdzieś tam o jakąś czołówkę tabeli możemy powalczyć. Nie składam żadnych deklaracji, ale na pewno w każdym meczu będziemy dawać siebie wszystko i będziemy walczyć o to, żeby w każdym meczu zdobywać 3 punkty. Proszę o wytłumaczenie. Dzisiaj jeden z zawodników, który od Was przyszedł, pytając innych zawodników, pytał, czy macie skład, on odpowiedział: nie wiem. W tej drużynie tak naprawdę skład się zbiera na 10 minut przed spotkaniem. To jest prawda? Tak, właśnie wracam do tego poprzedniego pytania, że drużyna Sączersów jest zawsze zaskoczeniem, ponieważ to ze składem różnie bywa, nie wiadomo. Czasami jakieś obowiązki, czy to w pracy, czy rodzinne poszczególnych zawodników sprawiają, że nie zawsze jesteśmy w stanie zebrać się pełnym składem. Natomiast myślę, że jeżeli już jesteśmy danym składem na meczu, to każdy z siebie daje 100% i gdzieś tam te punkciki sobie powolutku zbieramy. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.